Więc witam was serdecznie w nowym odcinku na tym kanale The Crazy Pro Team. I od razu wam mówię, że to będzie odcinek raczej pogadankowy i poruszający wiele ważnych kwestii, o których nigdy nie mówiłem, a moje w sumie sumienie troszkę też na tym właśnie cierpiało, że nigdy tego tematu nie poruszałem, a jednak powinienem, patrząc na wzgląd na to, że w sumie tak naprawdę to na YouTubie, na modę na single shoty zapoczątkowałem ja i w sumie jako pierwszy robiłem tak jakieś single shoty z większej ilości różnych rzeczy i w ogóle, a tu się okazuje, że jednak robienie single shotów i nie tylko, tylko ogólnie gmeranie nawet przy pirotechnice komercyjnej, ja już tu o samolówkach nie chcę wspominać, wiąże sobą sporo różnych niebezpieczeństw, łamania prawa, o tym trzeba też wspomnieć i dlatego właśnie ten filmik powstaje, mimo że będzie on troszkę może pokazywał moją hipokryzję albo coś w tym stylu, bo jednak nagrywałem te filmiki, no ale wiecie, każdy chociaż troszkę chce te swoje grzeszki odkupić, robiąc ten filmik i może komuś palce albo domu ratując i żeby tam przynajmniej mieli jakąkolwiek większą wiedzę ludzi na ten temat i nie myśleli, że z pirotechniką to jest tak kolorowo, jak im się wydaje, bo to nie jest tak, że biorę sobie, robię single shoty, że to jest proste, że to jest zabawka jak robienie czegoś z plasteliny albo nie wiem, rozkładanie czegokolwiek tam innego, a nie, pirotechnika nie jest niczym podobnym do czegokolwiek, bo to jest zupełnie inna dziedzina życia pomieszana z chemią, pomieszana z fizyką i wieloma innymi prawami rządzącymi tym światem i dlatego właśnie ten film powstaje. I dlatego powiem tu kilka powodów, dlaczego nie warto rozbierać fajerwerków komercyjnych. Zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze zacznę gadać o tym wszystkim, to dziękuję za pomoc logistyczną od sklepu Fajerwerki Shop, właśnie, który mi tam podpowiadał różne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Więc jak chcecie, macie ochotę, to możecie zobaczyć, jakie tam różne ciekawości ma właśnie na swoim sklepie Pan Shopek. Także no, tyle z małego lokowania produktu i przechodzimy już do dalszych pogadanek. No i dobra, zacznijmy może od tego, jakim problemem jest arogancja w pirotechnice. Ja, jako osoba, która w pirotechnice siedzi od ponad 6 lat, na forum jestem zarejestrowany bodajże od 2014 roku i na forum pirotechnicznym i takich forach bardziej związanych z chemią w pirotechnice siedzę od naprawdę wielu lat. Setki, może dziesiątki, nawet setki godzin przesiedziałem na forach czytając o różnych rzeczach. Ale i tak z pewnością siebie mogę powiedzieć, że o pirotechnice nie wiem prawie nic. A przynajmniej w porównaniu z tym, ile można o niej wiedzieć, to ja wiem tylko dosłownie mały ułamek takiej prawdziwej wiedzy jakiejś dotyczącej się pirotechniki. I wiele osób, które kilka lat, rok, dwa już siedzi w pirotechnice, uważa się za osoby, które naprawdę ogarniają ten temat, myślą, że wiedzą wszystko o pirotechnice i mogę z pewnością prawie 90% wam powiedzieć, że mylą się i to nie jest prawda. Na pewno się tak nie znają, jak się myślą. A dlatego takie myślenie też jest spowodowane, bo ogólna wiedza w Polsce o pirotechnice jest na bardzo niskim poziomie, więc nawet jak ktoś spędzi miesiąc coś tam się wczytując z fajerwerki, będzie miał już wiedzę o wiele większą niż przeciętny Kowalski. A ten przeciętny Kowalski nie ma wiedzy żadnej praktycznie. Więc to jest ważna kwestia. A arogancja to jest bardzo często ważna przyczyna różnych wypadków i robienia głupstw, bo wiecie, ludzie, którzy myślą, że wiedzą coś, to myślą, że są bezpieczni i robią rzeczy, których tak normalnie, na trzeźwo myśląc, nigdy by nie zrobili. No i tak, to byłoby na tyle, bo to jest tak z ogóły. No ale teraz przejdźmy już do konkretnych przykładów i zagrożeń związanych z rozbieraniem fajerwerków. Mamy tutaj taką zwykłą jakąś wyrzutnię, akurat ona słukowa, Thunder King od Triplexa, 20 strzałów. Nekło, ona ma tam około 100 gramów, to się już nie będziemy zagłębiać. No i pierwszym ważnym zagrożeniem płynącym z rozbierania fajerwerków jest chociażby elektrostatyka. Myślę, że na pewno pojęcie w fizyce, nawet nie wiem, w gimnazjum chyba była elektrostatyka, czy może trochę później, na pewno każdy wie, co to jest. I chociażby jest taka możliwość, 1 na 1000, czasami 1 na 1 000, ale jest taka możliwość, że nawet przecinając głupi ląd zwykłymi nożyczkami,
może dojść właśnie do wyładowania elektrostatycznego i ten ląd się zapali. Dlatego pirotechnicy w profesjonalnych pokazach używają właśnie specjalnych nożyczek, które ładunków po prostu nie zbierają na siebie ładunków elektrycznych, powiedzmy tak, no bo ja to nie jestem jakiś, nie znam się za bardzo na fizyce, wiem o co chodzi, ale ciężko mi o tym opowiadać, więc to się już nie zagłębiajmy. I na przykład dobrym przykładem, jak elektrostatyka działa, to możecie sobie po prostu potrzeć dobrze ręką po głowie na przykład i pobawić się stopiną, czyli tam na przykład ją podotykać i tak dalej. Oczywiście to się nie uda za pierwszym razem, ja tego nie będę na filmiku pokazywał, bo nie mam ochoty się poparzyć, ale uwierzcie mi, jak mocno potrzecie tą ręką o głowę i podotykacie później tej stopiny, jak macie włosy jakiekolwiek na głowie, to na pewno ta stopina za którymś razem się zapali. Ja wiecie, jak się stopina gwałtownie spala i naprawdę uwierzcie mi, że tak jest i to jest potwierdzone. Nawet kiedyś był tam wypadek w półświatku pirotechnicznym, że po prostu jakaś tam firma wzięła, używała chyba zwykłych nożyczek i tak dalej, no i cały pokaz, znaczy nie cały pokaz, tylko tam jakaś sekwencja poleciała w powietrze po prostu. I takich wypadków było co najmniej kilka, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to nie jest żadne potwierdzone info, jakichś researchów nie robiłem, więc nie bierzcie tego tak naprawdę na poważnie, ale uwierzcie mi, to jest realne zagrożenie, a nie coś, co sobie po prostu wymyśliłem. Więc tak, elektrostatyka, wielkie zagrożenie pirotechników już za nami, więc może przejdźmy do tego, że po prostu ważnym też powodem, dlaczego nie rozwijać pirotechniki, jest tej brak wiedzy, o którym już wcześniej wspominałem. Dajmy chociaż prosty przykład. Mamy wyrzutnię zwykłą i ostatnie 5 strzałów to jest sekwencja szybka. I ktoś może nie wiedzieć, jak wygląda ląd szybki, jak ląd wygląda wolny w wyrzutniach, a czasami nawet tego się nie da poznać. I to jest taka prawda, że nawet czasami wyglądają prawie identycznie, jakimiś szczególikami i budową się różnią, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie każdy to będzie sprawdzał. No i tak właśnie się może stać, że ktoś sobie weźmie tego singishota, wykorzysta ląd, który był już w wyrzutni, bo mu tam będzie szkoda kasy, żeby dawać blisko do niego, mimo że to jest kilka groszy, no ale wiecie jak to jest. I weźmie sobie, odpali taki szybki ląd, bardzo szybki, tam jest o więcej, nawet szybciej się ten ląd spala niż 10 cm na sekundę. Te w sekwencjach finałowych wyrzutni to zazwyczaj metr na sekundę, więc wybuch, wystrzał właśnie single shota występuje natychmiastowo z takim szybkim lądem sekwencji finałowej. I wiecie co się stanie, chyba nie muszę już wspominać o tym, co się stanie z osobą, która na przykład nad single shotem by się pochylała, po prostu dostanie pociskiem w czoło, w twarz, groźne oparzenia, wybite zęby, utrata wzroku i to jest tylko kilka rzeczy. Oczywiście jak to jest mały single shot, bo duży to może nawet człowieka zabić, jakby ktoś na przykład tak robił single shotem z wyrzutni 50 mm. I to już nie żartuję, tylko naprawdę jak się dostanie w głowę takim pociskiem i z taką energią, z jaką wylotują takie większe pociski z właśnie single shotów, to naprawdę to już nie są przelewki i żarty. Okej, więc to jest brak wiedzy i w sumie prosty przykład, jak taka wiedza, w sumie brak wiedzy albo to, że nie sprawdziło się efektów na tej wyrzutni na YouTubie na przykład, a i tak często są serie zmieniane, często nie ma efektów, więc to jest wszystko jedna wielka niewiadoma. I następnym ważnym powodem, którym mi trochę smutno wspominać i trochę jest to złe z mojej strony, że o tym mówię, ale jest to niestety konflikt z prawem, bo prawnie w Polsce takie coś jest zabronione i tutaj nie ma co się więcej rozwodzić na ten temat. Na pewno jeszcze na wyrzutnie znajdziecie, na wyrzutniach z dopis z CE i różnymi certyfikatami znajdziecie gdzieś dopiski, że nie wolno tam rozbierać, jakoś ingerować w te fajerwerki. Jeszcze pół biedy, jak się robi te single shoty, ale jak ktoś na przykład już zaczyna wyciągać proch z petard, gwiazdki z rakiet, to już jest o wiele gorsze, bo po prostu ingerujemy bezpośrednio w ten materiał łatwopalny, prochy fotobłyskowe, inne mieszanki, które są już naprawdę groźne. I ktoś na przykład może później porozbierać sobie takie petardy, zrobić samoróbkę, która tak naprawdę już w prawie będzie uchodziła za broń nawet masowego rażenia. Jak ktoś na przykład zrobi 100 gramówkę z kilku petard, to już naprawdę nie są żarty. Tak, więc to jest też bardzo ważny aspekt. No dobra, to wyrzutnie sobie już odłożymy nieco dalej. I teraz trzeba wspomnieć o tym, że
Po prostu bawiąc się tak z pirotechniką możemy ją sobie uszkodzić na dobre i stracimy zwykłą wyrzutnię, stracimy też single shoty i nie będziemy mieli niczego. Kiedy to na przykład uszkodzimy właśnie single shoty, wysypiemy proch, wypadną nam pociski i po prostu jakoś tam mechanicznie uszkodzimy to i nie tylko mechanicznie. No i po prostu mamy po single shotach, po wyrzutni czasami, jak się nam coś pourywa, rozwali, upadnie. Więc to też jest w sumie taki mały, ważny i mało niebezpieczny aspekt. No ale chyba nikt nie chce na przykład wyrzutni, którą rozkłada za 50 zł na single shoty, sobie uszkodzić i rozwalić. No to dobra, to było takie króciutkie, ale teraz może przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do konsekwencji, kiedy na przykład takie coś nam wybuchnie, kiedy będziemy to właśnie rozbierać. Nikt za to odpowiedzialności poza wami nie weźmie. Jeżeli jesteście niepełnoletniami, to pewnie nie jesteście niepełnoletni, to wasi rodzice wezmą jeszcze za to odpowiedzialność. Na dodatek mogą skończyć w więzieniu, nawet jeżeli będziecie tam poważnie uszkodzeni i tak dalej. I pamiętajcie, że jeżeli jesteście, robicie to w domu, to nie odpowiadacie tylko za siebie, ale odpowiadacie też za wszystkich domowników, którzy są w tym domu i za mienie na przykład osób, które wybudowały dom, w którym jesteście. Bo ja na przykład, kiedy dojdzie do samozapłonu takiej wyrzutni, to myślę, że to spokojnie wystarczające, żeby wywołać groźny w domu pożar, kiedy to może nawet cały dobytek w kilkanaście minut stracić. Bo na przykład taki pocisk, jeszcze jeden wystrzelony w domu, raczej nie spowoduje jakiegoś zapłonu różnych rzeczy, ale powiedzmy, że trafi fajerwerki, które są tam gdzieś z boku, są nieodpowiednio przechowywane te fajerwerki i dojdzie do wielkiego pożaru. No i oczywiście ważnym aspektem też jest to, że możecie się po prostu w łatwy sposób uszkodzić i tu nie chodzi o nic, bo naprawdę bez wiedzy bardzo często, bardzo łatwo stracić palce, dostać na przykład odłamkami, poparzyć się bardzo poważnie i to też jest ważne i że warto o tym pamiętać, żeby na to uważać. No, ale to jeszcze nie jest takie, że tylko, że fajerwerki, nie, to są tylko fajerwerki, pierdółki, zabaweczki, one nic mi nie zrobią. Uwierzcie, znam takie przypadki, kiedy to fajerwerki potrafiły nawet zabijać. Ale oczywiście to nie fajerwerki są złe jako tako, tylko ludzie, którzy nieodpowiednio z nich korzystają. I może powiedzmy o jakichś alternatywach, kiedy to chcemy sobie na przykład zrobić single shoty, bo chcemy sobie tak pojedynczo poodpalać coś, no ale nie mamy tych single shotów, mamy tylko wyrzutnie i chcemy po prostu sobie tak pojedynczo coś odpalać. No i po lewej stronie macie dobrą alternatywę, czyli już gotowe single shoty, których naprawdę na rynku pirotechnicznym jest teraz bardzo dużo od różnych importerów: Gao, Pyromax, Jorge, Triplex z tymi swoimi pochami. Naprawdę daje nam duży wybór. No i nawet teraz Dextrin, Thunder Kingi wprowadzą nawet po 40 chyba sztuk w paczce i po 6. Więc jest czym wybierać, jest co, mamy alternatywy i czasami lepiej troszkę więcej zapłacić za takie już gotowe single shoty niż zrobić sobie samemu z wyrzutni i stracić przy okazji wszystko, co się ma. Więc nie było to zbyt dobre z mojej strony, czyli z osoby, która robi właśnie te single shoty nieraz. I ja wam nie powiem, że biorę odpowiedzialność na siebie, bo nie mogę tak powiedzieć, bo oczywiście jak robię single shoty, kiedy ty jesteś w domu, to nie biorę odpowiedzialności tylko na siebie, tylko na tych ludzi. I niestety będę się teraz starał, żeby robić single shotów jak najmniej, albo w ogóle, jak już to w jak najbardziej jakichś odpowiednich warunkach, nie używając nożyczek, właśnie zastanawiam się, czy sobie nie kupić tych nożyczek specjalnych, chociaż aż tak dużo tych rzeczy z pirotechniką nie robię, albo po prostu na przykład na zewnątrz, na wolnym powietrzu takie single shoty rozbierać. Nie ciąć lądu, całej szpuli lądu, na przykład przy wyrzutniach, przy innych fajerwerkach, bo kiedy dojdzie do zapłonu, to przynajmniej tylko ten ląd się zapali, a nie wszystkie fajerwerki, jakie mamy w pomieszczeniu. Więc to było na tyle w tym filmiku. Wiem, że był on nieco przedługawy, ale mam nadzieję, że wytłumaczyłem chociaż kilka bardzo ważnych kwestii. Więc to by było na tyle. Wiem, że się powtarzam. Ja wam już serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób, które się w tym bawią, dotrwały do końca i dowiedzą się o tych rzeczach, na których mi zależało, żeby się dowiedzieli. Także cześć i czołem, do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale.